Siemanko ludzie, z tej strony Grywczy, witam was w kolejnym odcinku z The Last of Us Remastered. No i co? No i wracamy do lutowania w zasadzie. Musimy się przedostać jakoś dalej. Jak się zastanawiam, bo tędy teoretycznie powinno być wyjście, ale... Ale nie wiem, czy jeszcze, czekajcie, coś mi tu... A, to cegówka mi się wyświetliła, to mało istotna sprawa. Czy tutaj jest jeszcze coś do zlutowania ewentualnie? No, ale chyba nie. O, tu jest. Tam nie będę wracał. No czekajcie, bo poszliśmy w tę stronę. No i tu musi być jakieś wyjście. Chyba, że znowu to Ellie będzie mi mówiła, w którą stronę mam iść, bo ja to tak ostatnio nie ogarniam trochę. Czekaj, no tu byliśmy w środku. Tamtędy w ogóle przyszedłem. Więc czekajcie, na górę. I to coś w prawo? A tam przyszedłem. A ten exit jest tutaj. Ale jesteś w stanie mi powiedzieć, w którą stronę ja mam iść? Bo ja znowu nie ogarniam. Chyba, że mamy się cofnąć. Bo my przyleźliśmy stąd. Może tutaj jakoś. Nie, tu jest rise up po prostu. What the hell? Czemu ta gra znowu sobie ze mną pogrywa? Znowu, już drugi raz. Tu mi się wydaje, że tu trzeba będzie coś zrobić. No ale tam są krzaki z drugiej strony, więc musiałaby się lokalizacja wczytać. Czy tam lokacja. No co jest? Come on. Chyba, że ja wcale nie musiałem się z nimi bić, bo i tak mogło być. Bo ja przyszedłem stąd. No. Ja przyszedłem stąd. No i dobra, i powolutku w tamtą stronę. No i co? No i tu są schody do góry. Tak jak żeśmy wleźli tutaj na plecy im. Ej, no słuchajcie, ja nie ogarniam. Tu jest schowek, więc tu no na pewno nie. Tutaj. Tutaj jest jakieś zejście. Dobra, już się bałem, że będę musiał na YouTube wchodzić, żeby sprawdzić sobie, kurde, jak tędy przejść. No, jakby trzeba było, to trudno, ale... No, fartło mi się. Trzeba być szurniętym, żeby powiesić żołnierzy. Człowiek przyparty do muru jest zdolny do wszystkiego. A ci ludzie, którzy się zbuntowali? Później mi teraz zobaczymy? Cholera wie. Cholera w sumie wie. Słuchajcie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza. I jak wam się podoba, to oczywiście subskrypcji, jeśli jeszcze nie macie. Tędy można przejść tak, tak, dobra, bo tak mamy iść. Uważaj, jak będziesz zeskakiwać. O, pilsiki, ładnie. Mało tych pilsów w sumie, jak na ilość umiejętności, które mogę zrobić. A to oznacza tylko tyle, że gra będzie mega długa. Schowaj się, szybko, szybko. No, następni. Jest ich więcej. Szybciej stąd wyszło. Dobra, spadajmy stąd. Dobra. Chyba nas nie widzieli.
Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. No, super. Dobra, nie zatrzymujmy się. Ale nadal za daleko. Mam takie wrażenie, niestety. O! A, widzicie, kurna, warto sobie się cofnąć. Jaka dziewczyna. A, okej. Okay. Endless 18. Okej. Okay. No dobra, dobra. No to pewnie będziemy musieli w tym szambie pływać. Nie przeskoczę. No to chodź. Ale przecież ty nie umiesz pływać, właśnie. Wait a sec. Skoro ty nie umiesz pływać, to... Co, po głowie masz mi skakać? Ej, zobacz, znowu jedna z tych palet. Może jej użyjemy? O, tak daleko ta paleta jest. Ty... Zaczekaj tu. Tu właśnie. Ciekawe, czy coś tu jest. Bo wygląda ciekawie. Wygląda, jakby miało być tu dużo fajnych znajdziek. O, właśnie. Ops. No, tu nic. Alkohole świata. Nie wiem, tu jeszcze na górę się da wejść, chyba. Ciekawe, czy tam coś znajdę, czy tak idę tylko na lipę na razie. Jeszcze da się wyżej wejść. Jest zwykła butelka, to mi nie potrzeba. Jest jakieś ammo. No nie, to nie ammo. O, ale pilsy są. 5 pilsów. Zawsze coś. Zapisy go skrytce. O. A dzisiaj nastąpi koniec. Zdobędziemy posterunki wschodnie. Kupiłam dodatkowe zapasy w królewskich apartamentach. Miejsce oznaczyłam czerwonym X-em. Czerwony X, zapamiętajmy. Coś mogę sobie wykrafcić? No tak nie bardzo. No, saletry i cukier. Dobra, to może sobie chociaż ten dymny. Jeszcze sporo potrzebuję niestety wszystkiego. Tego nie mogę, ale o, chociaż saletrę. Te prądki tutaj nie oznaczają nic dobrego. A, ale tutaj się wyżej nie da wejść. No i dobrze, może. Nie ma co za dużo też lutować. Dobra, idźmy po tą paletę, bo... Jeszcze nam gdzieś odpłynie i będzie bida. Ale że one tak daleko akurat... Trochę bliżej to powinno być, nie? Ktoś górą jedzie. Wojsko? A raczej ktoś... Ktoś kogoś tam chyba zamordował, słuchajcie. Mam takie wrażenie. No Eli, dawaj, dawaj, bo... Ale ja się tu przytapiam. Wskakuj. Idziemy przez hotel. Szybko. No, droga damo. Nie można normalnie stanąć, nie? Trzeba się wpieprzyć. I on, on by ją utopił, nie? Ale skoro...
te palety ją utrzymują, to czemu jego na przykład nie? Ustaw deskę tak jak tamci dwaj. A, dobra, już rozumiem, czyli tak czy siak musiałbym tu wejść. Bo muszę ten... O, właśnie. Bo musiałem i tak tędy iść. Już rozumiewszy. I po co tu przeszłaś? Nie rozumiem. Raczej nie. Jest czysto, Eli. Schodź na dół. Głośniej. Nocowałeś kiedyś w podobnym miejscu? A co cię to interesuje, młoda damo? Nie, nie byłoby mnie stać. No pewnie tak. Jakiś bankomat. Dobra, tą stronę przeszukałem, jeszcze tą drugą zróbmy. Tu bary, takie rzeczy to... O właśnie. Może jakieś pigułeczki chociaż. Albo inne rzeczy, też bardzo przyjemne. Jeszcze coś tu mogę? Chyba nie. Dołem nie przejdę. A czekaj, bo ja muszę jeszcze tego czerwonego X-a szukać, nie? Ten czerwony X to pewnie taka dość pojemna skrytka, bym powiedział. Tak stawiam przynajmniej. O, drabina się przyda. Żeby właśnie, żeby wejść na górę. Nie wiem, czy to jest mój cel swoją drogą, żeby tutaj wleźć, bo tam widziałem, że jest jeszcze przejście dalej, ale... Ale tak czy siak, drabinkę już damy. Ja sobie jeszcze pójdę zobaczyć tutaj, bo tu mi się wydawało, że jeszcze też jest... A nie, dobra, tutaj są po prostu... Tutaj są po prostu windy, które już na pewno nie działają. Ale wydaje mi się, że tamtędy normalnie mogli przejść. Że jakby bez spiny by to sobie, wiecie, bez żadnej drabiny, bez spiny by sobie przeszli. Właź na górę. No, spokojnie. Okay. Tylko mięczakiem nie można być, nie? No to tak średnio bym powiedział. Bezpieczne przejście. A wyżej nie mogę, dobra. Cholera, schowaj się, schowaj. Czekaj. Ile to już będzie? A, 5 osób w tym tygodniu, ale nie narzekam. Tak, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikacza od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Dobra, tego trzeba wyeliminować w pierwszym... Dawaj. Dłuż go od razu. No, Eli się tego nie spodziewała, ewidentnie. No, szlak. Tamten łazi, ale tu jeszcze jeden jest. Ja tak od razu będę przeszukiwał. Se. Tam jest dwóch, tu jest jeszcze ten jeden. Oj. Idzie. Mam nadzieję, że nie tutaj. Nie, dobra. No to na szybkiego go pyk. I do gleby go, od razu do gleby. Ciszej, gościu. O mój Boże. No widzisz, kurna, Eli, profesjonalista. Serial killer. Czy coś. Dobra, oni już weszli na wyższe piętro, to widać. Było przez sekundę dosłownie. Ale co, ja tylko jednego widzę.
A, bo jeden tu jest. I tu jest chyba jeszcze jeden, co? Tak. Trzeba bardzo uważać, żeby sobie kuku nie zrobić. No, szybko, szybko, szybko. Dobrze. Dobra, dawaj go do gleby go. Nie, daj się. Raczej nic nie ma, więc nie będę przeszukiwał. Tu jest ten jeden na tym piętrze jeszcze i tamten wyżej i mamy to spoko. Powiedział, że luźniutko do zrobienia. Oj. Dobra, poszedł dalej. Tylko się nie odwracaj teraz, dobra? Muszę pamiętać o tym X-ie czerwonym jeszcze, nie? Podejrzewam, że na pewno go ominę. Coś tutaj jest? Jest, amo. Zajebioza. Jakaś woda cieknie. Co, czyściutko? Znaczy, no ten na górze na pewno jeszcze. Ale poza nim to wygląda, że... Że już czysto. Nie wiem, którędy wchodziłem, którędy nie wchodziłem już. Co przeszukiwałem, czego nie przeszukiwałem. Bo tu idzie się pogubić, słuchajcie. Idzie się normalnie pogubić. Tędy. Dobra, gościu. Ktoś jeszcze? A, piętro wyżej, no dobra. A jak ja mam na to piętro wyżej zajść, bo... A, tędy. Mi się gorąco zrobiło. Dobra. O Boże! O Boże, no! O Boże, Boże, się cieszę, że to ja jego zabiłem, a nie on mnie. Tu kolejny ciulas. No chodź tu. Parowo jedna. Wiem, że jeden nam od pleców biegł, dlatego musiałem to zrobić szybko. Ale ładny headshot siadł. O fuck, ilu ich idzie. Elo? Oj, nie trafiłem. Oj. Ty obleśny fiucie. O! Ona go rzuciła. O kurwa. Ty, ten ma kamizelkę na sobie? Dobrze. Nie wiem, co tu się wydarzyło ogólnie, ale tak. O cholera. No następny. Stój, stój, stój z tym motorem. O ty śmieciu!
No. Nie rób nic pochopnie, tylko na spokojnie, dobrze? Nie, proszę, nie. Oj. Dobra. Mogłem go tak dla zasady zabić, nie, ale... Chciałem sprawdzić, czy w ogóle się da. Ten dźwięk, taki ting, brzmiał jak jakaś... Bardzo istotna dla mnie informacja. Albo jak fakt, że mnie zgubili. Tak, zgubili mnie, no. Szlak. No chodź tu, Paulo. No co ty? O, pokaż jaja. Uwaga! Trafiony, zatopiony. No, 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 kraftujmy, kraftujmy. Jeszcze jedną. No, ja bym sobie od razu użył. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie, no już chyba tu nikogo nie ma, nie? Gdzie jest ten czerwony X, to mnie zastanawia. Bo ja nigdzie tego tu nie widziałem po drodze. Ale znając życie, już ominąłem. Eli, weź się przesuń. O. Milusio. Dworu na razie nie będę lutował. Tu coś, o. To mam. Serio, szukam tego pokoju z tym czerwonym X-em. No, on musi gdzieś być, nie? Bo ja tak stawiam, że to pokój jest. O! Chodzi tak, raczej mam tyle rzeczy, że do przeżycia, ale... O! Ciekawe. No, butelka tylko. 10 tych. I to by było w sumie na tyle. Wiem, że coś ciekawszego tu znajdę. Tu jest alkohol. Maticzku. Tu jest coś jeszcze. O, pilsiki. Ładnie, ładnie. Tu już nic więcej. Let's go, Joel, let's go. I na dworze w sumie też nic nie ma. No słuchajcie, zakończymy sobie w takim razie ten odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dzięki wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych. Na razie, no i cześć.